Środku robota. A godzina zbieraj ręcznie. Tak, jedna osoba bierze się. O! Poza, przemyta. Moment, chwileczkę. Ruszamy. Krzyż pierwszy. Panowie. Powolutku krokiem procesyjnym. Tam są. Dobrze. Oddało. Całować, całować. I wyjdziemy i ustawi się dalej. Pomoże nam się ustawić. To świeca? Dobrze. Księże, jeśli będzie okazanie relikwii, to proszę na tam. Tylko lepiej.
Dziś relikwie błogosławionej rodziny Ulum w naszej parafii.
Pragniemy podziękować Panu Bogu za to szczególne wyróżnienie i zaprosić tę rodzinę niejako do siebie, do naszego życia, do naszych rodzin, gospodarstw, szkół, urzędów i do parafii z dekanatu Biała Rawska, Lubochnia, Nowe Miasto nad Pilicą i Rawa Mazowiecka. Ufamy, że dzisiejsza obecność tych relikwii w naszej wspólnocie przyczyni się do pogłębienia wiary w Boga i stanie się inspiracją do powierzenia się naszych rodzin Chrystusowi i Matce Bożej. Zgromadziliśmy się na bardzo ważnej uroczystości dla naszej wspólnoty parafialnej, dla każdej z parafii tworzących wspólnotę dekanatu Białorawska, Lubochnia, Nowe Miasto nad Pilicą i Rawa Mazowiecka. Obecność w nas ksiądz biskup Andrzej Franciszek Dziuba, biskup Łowicki, którego bardzo serdecznie witam i życzę już teraz zdrowia, patrząc na kontuzję. W słowie zaproszenia, jakie do nas skierował w związku z peregrynacją relikwii błogosławionej rodziny Urbów, napisał takie słowa. Szczególnym wzorem świętości realizowanej w życiu małżeńskim i rodzinnym w czasach całkiem nieodległych są Józef i Wiktoria Unów, którzy wraz z siedmiorgiem dzieci prowadzili bogate w miłość, wiarę i pracę w codzienne życie. Ratując rodziny żydowskie przed niemieckim terrorem w czasie II wojny światowej. Zostali wszyscy, także ich jeszcze nienarodzone dziecko, brutalnie zamordowane. Ich pomoc okazana potrzebującym wypływała z wierności Chrystusowi i z przykazania miłości bliźniego. Ich heroiczna śmierć była zwieńczeniem ofiarnej miłości realizowanej dzień po dniu w zwyczajnych okolicznościach życia małżeńskiego i rodzinnego. Excelencjo, uzapal za te bogate i przejmujące słowa, bowiem w tych kilku zdaniach się biskupują całą istotę tej uroczystości, którą tu wspólnie, jako przedstawiciele kościołów lokalnych, dekanalnych, przeżywamy. Bardzo każdego z was tu obecnych witam, pozdrawiam. Powitam już naszego pasterza. Witam serdecznie trzech dziekanów, jestem czwarty. Księdza Mariusza z Nowego Miasta, który przewodniczy tej mszy świętej, księdza Tomasza z Lubochni, księdza Bogusia z Białej Rawskiej. Tak imiennie, bo przecież jesteśmy współbraćmi kapłaństwa, poza tym przyjaciółmi, kolegami. I każdego z was, księży, wybaczcie, jest was bardzo wielu. Nie powitam imiennie, ale serdecznie. Dziękuję wam, żeście zechcieli jako reprezentanci parafii tych czterech dekanatów przybyć, aby z nami uczestniczyć w tej radości. Witam serdecznie siostry zakonne różnych zgromadzeń, bo tu w Rawie są i Nazaretanki, i Żdawy także, i misjonarki krwi Chrystusa z Nowego Miasta przyjechał wiele różnych zgromadzeń koronackich, także z braćmi kapucynami z Nowego Miasta, też ich postawy. Naszych duchów strażaków, którzy pilnują pełną straż przy relikwiach i obrazie. Każdego z was dziękuję, żeście znaleźli czas i mam nadzieję, że spotkanie z tą błogosławioną rodziną, która mimo upływu czasu jest dla nas wszystkich wspaniałym przykładem życia małżeńskiego, rodzinnego, życia chrześcijańskiego i życia
ludzi, którzy czują miłość do ojczyzny, którzy w momencie próby nie wahali się oddać swojego życia, niosąc pomoc. Serdecznie pozdrawiamy nasze media i Radio Wiktoria, gościa łowieckiego, pana też z kocham Radę, oddamy i wszystkich innych. Dziękuję chórowi już teraz, że nas prowadził tę uroczystość, a tak wiele osób trzeba im dziękować. Może to uczynię później, ale serdecznie wszystkim dziękuję i zapraszam, abyśmy przeżyli tę mszę świętą jako osobiste spotkanie z błogosławioną rodziną. Niech oni wypraszają Boga dla każdego z nas potrzebne łaski. Na początku tej Eucharystii przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy i zaniedbania. Powiadam się. Bogu wszechmocny, mi Pana bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłam, gdyż Pan Bogu przyjmie i zaniedbałem. Moja bardzo wielka wina, przeszkodowałem Najświętszą Marię zawsze widzę, wszystkich najnowych świętych i was, bracia i siostry, o zmiłuj nad nami, bo wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Rzeczy, w swojej litości ponownie oddała tchnienie i życie.
Dlatego, że wy gardzicie sobą teraz dla jego praw. Kiedy jednak nachyliła się nad nim, wtedy, wyśmiewając okrutnego tyrana, tak powiedziała w języku ojczystym: Synu, zlituj się nade mną. W łonie nosiłam cię przez 9 miesięcy. Karmiłam cię mlekiem przez 3 lata. Wyżywiłam cię i wychowałam aż do tych lat. Proszę cię, Synu, spojrzyj na niebo i na ziemię, a mając na oku wszystko, co jest na nich, zwróć uwagę na to, że z niczego stworzył je Bóg i że ród ludzki powstał w ten sam sposób. Nie obawiaj się tego, oprawcy, ale bądź godny bracia swoich i przyjmij śmierć, abym w godzinie zmiłowania odnalazła cię razem z braćmi. Oto słowo Boże. Przykazanie na uwagę się wzajemnie.
Jezus rzekł do niego: dobrześ odpowiedział, to czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: a kto jest moim bliźnim? Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko, że go obrabowali, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego odeszli. Przypadkiem przechodzi tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydlę i zawiózł go do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 2 denary, dał gospodarzowi i rzekł: miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Który z tych 3 okazał się według twego zdania bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Myśląc człowiek, bo
nie zawęża swojego życia tylko do ziemskiego czasu, ale pyta, mając na względzie godność człowieka, co dalej? Co dalej, a więc co w perspektywie życia wiecznego? Wydaje się, że współczesny człowiek często to nie pyta. Zadowala się tym, co jest tutaj na etapie jego ziemskiego życia. Często mu to wystarczy. Wydaje się, że tylko to jest to, co otrzymał jako dar na drodze swojego życia. Szkoda, że ludzie tak siebie pomniejszają. Szkoda, że czynią wszystko, aby nie dostrzec i nie pytać, czy jestem powołany do życia wiecznego. Jezus odpowiada bardzo prosto. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem. Cały. Bez wyjątku. Musisz, powinieneś, zechciej ofiarować Bogu swoją miłość, którą możesz wyartykułować przez bardzo wiele znaków, ale cały. Nie tylko cząstkowy. Kochaj Boga. Pięknie dzisiejsze pierwsze czytanie mówi nam, że to chodzi o tego Boga, który jest twórcą świata. Chodzi o tego Boga, który wszystko stworzył, który jest początkiem wszechrzeczy. Chodzi o tego Boga, który stworzył świat z niczego. Możemy sobie wyobrazić, jak Wiktoria, Józef Ulmowie uczyli swoje dzieci miłości do Boga, pokazując piękno świata, pokazując piękno natury stworzonej przez Boga. Na pewno wobec dzieci czynili to bardzo subtelnie, z delikatnością, z taką matczyną i ojcowską miłością. Tego Boga, którego ich dzieci uczyły się kochać jako Stwórcę. Ale jednocześnie, jak mówi matka jednego synu machabejskiej dzisiejszego pierwszego czytania, ten Bóg Stwórca, do którego odnosi się przykazanie miłości, jest także dawcą przede wszystkim życia ludzkiego. I w tym sposób chyba najpiękniejszy, najpiękniejszy wyraża się wielkość Boga na ziemi. Stwarzać ludzi. Stwarzać piękny swój obraz tutaj na ziemi. Matka synów machabejskich powie bardzo pięknie. To On sprawił, że dziecko jest w łonie matki. To On dał tchnienie życia. To On ukształtował wszystkie członki tworzącego się ludzkiego ciała. To On ukształtował całe nowe, rodzące się życie. Z pewnością Wiktora i Józef uczyli kochać także człowieka. Uczyli tej miłości wzajemnej, tej umiejętności wzajemnego wspierania siebie, nawet na sposób dziecięcy, nawet na sposób opiekuńczy.
opieki starszego dziecka wobec młodszego. To było to obdarowywanie i wyjaśnianie dzieciom: kochaj Boga. Kochaj Boga. A jednocześnie, jak mówił dzisiaj święty Paweł, z pewnością uczyli oni także swoje dzieci poprzez to, co określił Paweł jako psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, śpiew wielbiący Boga, unoszący się serca ludzkiego. Obok tej ludzkiej relacji uczyli też relacji ku Bogu poprzez modlitwę, pacierz, codzienność zwracania się do Boga na drogach swojego życia. Ten obraz, który w taki sposób wyjaśnia nam dzisiejsza liturgia słowa Boga, którego ma kochać ów pytający z Ewangelii dzisiejszej, nie wystarczy. Dlatego Chrystus mówi owemu pytającemu: kochaj bliźniego jak siebie samego. Kochaj bliźniego jak siebie samego. I tu jawi się bardzo istotne pytanie. Kto jest moim bliźnim? Kto jest moim bliźnim? Odpowiedzi muszą być zawsze jednoznaczne. Moim bliźnim jest każdy człowiek. Każdy. W przeciwnym razie moja miłość bliźniego nie jest całym sercem, całą duszą, całą mocą i całym swoim umysłem. Nie można tak kochać Boga i podobnie nie kochać bliźniego. To pytanie, kto jest moim bliźnim, usłyszeli Wiktoria i Józef. Kto jest moim bliźnim? Czy tylko moja żona, czy mój mąż? Czy tylko moje dzieci? Kto jest moim bliźnim? Historia życia pokazała, że na to pytanie odpowiedzieli. Odpowiadali zresztą przez dłuższy czas. Odpowiadali na to pytanie, bowiem, jak mówi dzisiejsza Ewangelia, spotkali tych, których dotknął w szczególny sposób okrutny tyran, których dotknęła w szczególny sposób okupacja, którzy byli zranieni jak ów Samarytanie w dzisiejszej Ewangelii. Kto jest moim bliźnim? Takie pytanie miał przychodzący kapłan Lewita. Minęli tego potrzebującego. Oni nie widzieli w nim człowieka. Być może dlatego, że nie widzieli człowieczeństwa w sobie. Widzieli swój urząd, dostojność, wielkość, szaty może, a nie widzieli swego człowieczeństwa. I dlatego nie widzieli człowieczeństwa w tym nieszczęśniku. Nie było ich stać na zatrzymanie się, na zobaczenie, na głębokie wzruszenie, na podejście, na opatrzenie ran, na zalanie oliwą bliskości bliźniaczej cierpień. Minęli. Czyżby nie słyszeli pytania, kto jest moim bliźnim? Wiktoria, Józef Ulmowie usłyszeli to pytanie i na to pytanie odpowiedzieli.
przyjęli, podeszli, obdarzyli dobrym słowem, obdarzyli opieką, obdarzyli materialną troską, także przyniosą przez ich malutkie dzieci. Oni w ten sposób pokazali, że kochają bliźniego całym sercem, całą duszą, całą swoją mocą. To pytanie, kto jest moim bliźnim, trwało długo i trzeba było na nie ciągle odpowiadać, potwierdzać raz podjętą decyzję zatroszczenia się o potrzebujących. To nie był jednorazowy gest, ale permanentna postawa, a więc autentycznie wypływająca z serca, duszy, mocy i umysłu. I pytanie, co zyskali? Odpowiedź jest bardzo smutna i brutalna. Stracili wszystko. Stracili wszystko. Wydaje się, że nic nie zyskali. Na pewno zyskali człowieczeństwo. Na pewno zyskali to, co stało się ich szczególnym świadectwem. Przecież ta odpowiedź na pytanie, kto jest moim bliźnim, w szczególny sposób dojrzała, kiedy stanęli do egzekucji. Trudno sobie wyobrazić tę scenę, wręcz niemożliwe. Rodzice i małe dzieci. Trudno, ale to jest odpowiedź na pytanie, kto jest moim bliźnim. To świadectwo Wiktorii i Józefa stało się tym, dzięki czemu stali się święci umiłowani, wybrani przez Boga, obleczeni do końca w miłosierdzie i dobroć, obdarowujący drugich doskonałością miłości i pełnego zrozumienia przykazania miłości Chrystusa. Ten znak ostatecznego potwierdzenia miłości bliźniego, jak mówi Księga Machabejska, możemy odnieść w szczególny sposób do Wiktorii, która może mówiła o swoich dzieciach w sercu. Nosiłam was przez 9 miesięcy. Karmiłam was mlekiem. Wyżywiłam was i wychowałam. Ale o tym pod sercem nie mogła tego powiedzieć. Nie mogła tego powiedzieć. Możemy sobie wyobrazić, że kiedy przyszedł moment rozstrzelania, na pewno rękami chroniła swoje dziecko. I kula nie dotknęła go. Dlatego rodziło się. Ten znak miłości bliźniego i ten znak odpowiedzi na to, kto jest moim bliźnim, jest tym symbolem, który w obrazie dzieci i rodziców pokazują nam trzymana palma, symbol męczeństwa i trzymane lilie,
symbol niewinności dzieci. Oto Wiktoria i Józef Ulmowie, którzy dzisiaj odpowiedzieli na pytanie, co mam czynić, by osiągnąć życie wieczne. Kochaj Boga i kochaj bliźniego. Oni nam dzisiaj stawiają to pytanie i pokazują przykład, jak oni odpowiedzieli w tamtych okolicznościach na owo pytanie. Dziś jest inaczej, ale pytanie i odpowiedź jest ciągle potrzebna, bo godność człowieka dzisiaj jest tak samo deptana i niszczona, tak samo spychana na margines, tak samo walka niby o wolność za cenę zabójstwa. Można wskazać wiele przejawów codzienności naszego dzisiejszego życia, w której deptana jest godność człowieka. A z drugiej strony taka postawa pokazuje, kim są ci, którzy to czynią. Kim są ci, którzy dają takie świadectwo? Wydaje się, że po doświadczeniach Wiktorii Józefa powinniśmy uczyć się wzajemnej miłości, wzajemnego szacunku, wzajemnej umiejętności czynienia dobra, cierpliwości, znoszenia siebie wzajemnie, a przede wszystkim miłosierdzia. To właśnie w życiu i postawie Józefa i Wiktorii wybrzmiała miłość jako miłosierdzie, troski, opieki, zatroskania o innych. Dziękujemy obydwom i ich rodzinie za to, że dzisiaj są z nami w znaku relikwii. Cieszcie się, drodzy małżonkowie, że macie taki przykład. Cieszcie się, drodzy rodzice, że macie taki przykład. Cieszcie się, drogie babci, drodzy dziadkowie, że w pokoleniach może trwać i żyć taki przykład. Dziękujmy za ich obecność i polecajmy nasze codzienne życie ich wstawiennictwu. Oni na pewno pytali siebie, czym się Panu odpłacę za wszystko, co mi doświadczył. Odpłacili heroicznym, niepowtarzalnym znakiem miłości Boga i miłości bliźniego. Przedstawiennictwo błogosławionej rodziny Ulmów, Ojcu Niebieskiemu, przedstawmy nasze ufne prośby i błagania. Módlmy się za cały Kościół Święty, za papieża Franciszka i za obecnego pośród nas biskupa Andrzeja, aby dzisiejszemu światu nieśli wiarę, nadzieję i miłość. Ciebie prosimy. Wysłuchaj. Módlmy się za naszą ojczyznę, aby wszyscy jej obywatele szukali tego, co łączy, a nie tego, co dzieli. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za rolników, którzy żywią i bronią, aby nie ustawali w obronie tego, co jest dobrym narodu i trwali przy wartościach, które głosi Kościół. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas. Módlmy się za nasze rodziny oraz parafię z naszych czterech dekanatów, aby gościła w nich miłość i poszanowanie do każdego człowieka.
Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za wszystkich samotnych, opuszczonych i zagubionych w życiu, aby na drodze swojego życia spotkali ludzi gotowych im pomóc. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza z naszych rodzin oraz podległych na skutek wojen oraz za polecanych podczas tej mszy świętej Aleksander Babis i Tadeusza Straka z rodzicami, aby razem ze świętymi przebywali w niebie. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy żyli nauczaniem Chrystusa na co dzień i stawali się świadkami Jego miłości. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, nieskończenie dobre, Ty posyłasz nam świadków Twojej miłości w codziennym życiu. Ze ich stawiennictwem wysłuchaj naszego wołania, które żyjesz i królujesz na wieki wieków. Ojciec Wszechmogący.
nasz Boże, przyjmij dary swojego ludu, złożone w uczci Twoich męczenników. Niech Eucharystia, która dała błogosławionej rodzinie Ulmów moc prześladowania, zapewni nam stałość w przeciwnościach przez Chrystusa, Pana naszego. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.